Spora część, jeśli nie większość twórców filmowych aktywnie działających na platformie typu YouTube tak mocno ich pragnie, że jest zdolna zrobić znacznie więcej niż tylko błagać o nie w swoich filmach i, co może przerażać, wierzą, że ich duża ilość niczym rozmiar poroża doda im prestiżu na rykowisku. Niektórzy aż takich pragną, że widząc innego twórcę z większą ich ilością na liczniku, często tracą zdrowy rozsądek i wymyślają różne powody, by swojej widowni wycisnąć ich jeszcze więcej. Ale zanim taki twórca dotrze do tego, często obdzierającego go z resztek godności etapu, to na samym początku musi zawalczyć o tego pierwszego suba. Podobnie jak każdy startujący od zera youtuber otrzymujący swoje pierwsze suby od bliskich, znajomych lub rodziny, tak i ja swojego dostałem od szwagra i jak to z pierwszymi subami bywa, mimo że jest to skromne maleństwo na dobry start, to i tak w moich oczach będzie wyglądało na znacznie większe i najwyższej wagi. A to ledwie mieszczące się w obszarze roboczym mojej samotni maleństwo kojarzy mi się z gronem, do którego nigdy się nie garnąłem, bo jest to sprzęcior marki Magnat, model Betasub 20O. Z instrukcji znalezionej w sieci wynikło, że to, co powiedziałem odnośnie rozmiaru dobrego na początek, potwierdziło się, bo bohater tego, mam nadzieję, totalnie niepoważnego odcinka jest najmniejszym i najsłabszym z serii modelem wachlującym powietrzem z mocą maksymalnie 140 W. A właściwym zadaniem tego, na pierwszy rzut oka wyglądającego niczym pozbawiona miękkiej poduszki jasnobrązowa pufa z dziurą sprzęciora, jest takie podrasowanie wszystkich nagranych w filmach i innych nośnikach bąków, piardów i łomotu, aby wszyscy znajdujący się w pobliżu czuli je na własnej skórze, a w przypadku użycia suba w bloku sąsiedzi dostawali zawału lub ataku szału. Aby to urządzenie mogło zrobić jakikolwiek łomot, trzeba je najpierw podłączyć do prądu i wyjść audio posiadanego zestawu muzycznego lub wideo, a następnie odpowiednio skonfigurować, do czego służy normalnie niewidoczna tylna ścianka obudowy. Na niej można znaleźć wejścia przyłączane do kanału lewego i prawego wyjścia końcówki mocy sprzętu audio, czyli równolegle do kolumien głośnikowych, wejście monofoniczne dla sygnału, na przykład z telewizora czy zestawu kina domowego, gniazdo przyłączeniowe sieci energetycznej, czyli tak zwana ósemka, przełącznik napięć sieci energetycznej, bezpiecznik czy włącznik sieciowy. Pokrętę, jak i przełącznika fazy, nie używa się zbyt często po zestrojeniu z posiadanym zestawem audio, a można nimi ustawić takie parametry jak siłę głosu, częstotliwość graniczną, przy której dodatkowy głośnik będzie jeszcze wspomagał zestaw audio, a przełącznika fazy używa się w przypadku, kiedy prawdopodobnie z powodu bałaganu w kabelkologii dźwięk wydawany przez głośniki zestawu audio będzie gryzł się z tym emitowanym przez bohatera odcinka. Inną, też normalnie niewidoczną stroną sprzęciora, na której też można zawiesić oko, jest spód, a na nim membrana zapuszczonego przez rodzinkę szwagra głośnika niskotonowego. Aby nie było za słodko, to tego suba nie dostałem za filmy, które robię, a to naprawy. Z informacji, jakie mi szwagier przekazał, wynika, że pewnego pięknego wieczoru, jak leciały w telewizji słodko pierdzących jegomości obrady, to w momencie kulminacyjnego bąka głośnik nie dał rady. Szwagier, myśląc, że to bezpiecznik, posłał swą żonę do sklepu elektrycznego, lecz z nowym sprzęcior raz puścił bąka i później nie było już niczego. Coś tam niby jeszcze w nim grzebał, lecz taki jest finał, że głośnik trafił do mnie, a ja diagnozę będę rozpoczynał. Dlatego też do kolejnej części filmów problemu wam jak zwykle nie piętrzę, bo razem zdiagnozujemy usterkę i dowiemy się, co kryje wnętrze. Z odpowiednim torksem i wkrętarką jedyną niedogodnością, z którą trzeba się zmierzyć, jest ilość wkrętów mocujących panel, ale jak już się przez nie przebrnie, to można otworzyć pudełko, wyjmując przy okazji razem z panelem część konstrukcji, która chyba elektroników zainteresuje najbardziej.
Jego tylna, normalnie schowana w pudle część ma na sobie pancernie zabezpieczony i zasilający główny transformator tor z napięciem sieciowym, zawierającą prostownik, wielkie kondensatory, płytkę z scaloną końcówką mocy oraz największą, umocowaną równolegle do panelu, płytkę, na której znajdują się przedwzmacniacze i układy przypuszczające tylko niskotonową część sygnału. Diagnozę rozpocząłem standardowo, czyli od sprawdzenia napięć na kondensatorach filtrujących napięcie wyjściowe zasilacza i na tym etapie już pojawił się problem, a właściwie brak jakiegokolwiek potencjału. Podobny rezultat otrzymałem mierząc napięcie na wyjściu uzwojeń wtórnych transformatora, co oznacza, że problem może być po stronie pierwotnej lub w najgorszym wypadku z samym transformatorem. Dość szybko odkryłem, że obwód pierwotny jest przerwany, ale żeby coś więcej ustalić, postanowiłem część misternej izolacji opartej na termokurczkach i trytkach rozwalić. Obstawiałem zużycie włącznika i do ostatniej chwili w wybity bezpiecznik nie wierzyłem, bo przecież przed pierwszym włączeniem urządzenia przezornie go sprawdziłem. Lecz jak to w tej dziedzinie bywa, nigdy swoim oczom wszystkiego nie powierzaj i choć wcześniej wszystko było sprawne, to zawsze upewnij się z pomocą omomierza. Tak się akurat złożyło, że dokładnego zamiennika pod ręką akurat nie miałem, więc testowo mocniejszy do sprzęciora zaaplikowałem. A historia w tym przypadku tak zechciała się ułożyć, że konstrukcja jak gdyby nic raczyła ożyć. Teraz wystarczyło posprzątać pobojowisko po mnie i po szwagrze, czyli zmyć z panelu i scalaka końcówki mocy lekko sfatygowaną pastę silikonową, a na jej miejsce dać nową, dobrze przykręcić płytkę końcówki mocy oraz scalak i zabezpieczyć przewody sieciowe. Chciałem jeszcze przy okazji zerknąć i pokazać Wam, co jest pod największą płytką z układami i przedwzmacniaczami, lecz po wykręceniu wszystkich śrub i nakrętek ta nadal była niewzruszona, co oznaczać może, że została przez producenta przyklejona. Odpuściłem sobie uzasadnioną tylko ciekawością masakrę tłumiącej drgania pianki i skręciłem tę część konstrukcji z powrotem, ale żeby nie było, że nic nie powiem o tej części konstrukcji, to oprę się na znalezionym w sieci schemacie podobnego modelu, wypuszczonego też przez tego producenta. Zanim sygnał z zacisków głośnikowych trafi dalej, musi zostać wstępnie wytłumiony do poziomu bezpiecznego dla obwodów miksera, który przy okazji wstępnie odcina wysokie częstotliwości. Dalej sygnał już monofoniczny rozdzielany jest na dwa tory, z których ten prowadzący sygnał na głośnik basowy przechodzi przez regulator głośności i zespół kolejnych, tym razem regulowanych filtrów. Rola drugiego toru polega na wykryciu obecności użytecznego sygnału audio, a jego zadaniem oprócz zmiany koloru świecenia diody jest takie sterowanie końcówką mocy, aby ta w przypadku wyraźnie dłuższego nieużywania włączonego sprzętu grającego nie grzała się bez potrzeby. Reszta konstrukcji wygląda podobnie jak w klasycznym wzmacniaczu audio opartym na układzie scalonym, więc na tym kończę konstrukcji omawianie i rozpocznę jej testowanie. Panel po podaniu kontrolnego brumu aż z radości podskakuje, więc na pewno sprzęciorowi mocy nie brakuje, a przez przypadek odkryłem jeszcze jeden prawie niewidoczny, ale ważny element konstrukcji, przez który nadmiar ciśnienia ulatuje. Po skręceniu, wyczyszczeniu i wymianie bezpiecznika na docelowy sprawdziłem wszystkie możliwe aspekty, jakie przyszły mi do głowy. Czy to był telefon w roli generatora, czy na razie ocenzurowany bohater odcinka przyszłego, wszystko działało bez problemu większego. A jeśli ktoś jeszcze nie wydedukował, na czym polegała usterka, to pokazuję mu spalony bezpiecznik, niech na niego zerka. Szwagier zakupił tak zwane szybkie bezpieczniki, które to do siebie mają, że jak choć przez chwilkę muśnie płynący przez nie prąd wartość graniczną, to te siadają. A nawet na panelu tylnym jest napisane, że bezpieczniki typu T, a nie F powinny być zastosowane.
Pewnie widzowie oczekujący akcji, pościgów i laserów będą narzekać, że nuda, ale czego można oczekiwać po odcinku, w którym mówi się tylko o subach? Pochwaliłem się swoim pierwszym i nie mam zamiaru ich za dużo przyjmować, bo nie mam aż tyle miejsca, by takich pacjentów magazynować. Mi wystarczy skromniejsza liczba, bo wolę, by większość z nich grała muzykę nie bez refleksji, a dlatego, że im się spodobała. Ale tym, którzy pragną 100 tysięcy, milion czy więcej, z całego serca życzę, aby trafiły w ich ręce. I na tym kończę eksperymentalną, skręconą na kolanie i niepoważną opowieść tą. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trzymajcie się! Ho!